Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek na kanale Działka w Lesie. Moi drodzy, kolejna sobota, marzec 2021 rok. I tutaj, moi drodzy, dzisiaj przyjechaliśmy. Jest trochę zimno, bo jest niecałe tam 2-3 stopnie, ale i tak przyjechaliśmy, żeby przygotować właśnie tutaj cały czas tą linię siatki. I jak widzicie, ta linia już jest praktycznie przygotowana. Myślę, że tutaj najważniejsze rzeczy zostały już zrobione, czyli te drzewa, które by przeszkadzały w tej siatce, już zostały tutaj wycięte. Tutaj pojawiły się nowe ślady i nowe tutaj niespodzianki od kolejnych zwierzątek, także uzasadnione jest robienie tego ogrodzenia jak najbardziej, bo dzięki temu może tutaj nie będą te zwierzaki chodziły. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko, no bo jesteśmy w lesie, więc one niech sobie tutaj chodzą. Ale strasznie niszczą, wiecie, po prostu. Ogólnie ta działka i tak jest poniszczona, ale na przyszłość no nie chciałbym, żeby tutaj co tydzień była zaorana kopytami czy jakimiś tam przez dziki. Tutaj widzimy, że ta linia, tutaj akurat się jakoś ten sznurek oparł jakąś gałąź. O, teraz jest, zobaczcie, widzę, że tutaj idealnie praktycznie ominęło takie dosyć spore jedno drzewo. Oto nie będziemy go ruszać, bo ono, zobaczcie, że jest takie dosyć spore, jest w samym środku innych drzew, więc ciężko by było je wyciąć. I to samo mamy tutaj na końcu. To jest dosyć blisko i tutaj to jedno jest dosyć blisko, to, ale na szczęście zobaczcie, że fajnie wszystko się mija. To będzie słupek narożny. Tutaj do pana sąsiada od tej siatki już dzwoniliśmy i się po prostu w tą jego siatkę tutaj wepniemy i tą siatkę tutaj z tyłu będziemy mieli wspólną. Już się tutaj zdzwanialiśmy, także fajnie, bo nam odchodzi 20 metrów 20 metrów siatki, słupków i robocizny z kosztów, prawda? Także spoko. No i tutaj widzicie, już jest fajnie wszystko wyczyszczone. Przed chwilą to właśnie wyczyszczaliśmy. Jest moja żona, jest moja siostra z mężem. Tam sobie siedzą, tam parkujemy auta i tam zrobiliśmy sobie teraz ognisko. Takie, wiecie, herbatka, kiełbaski. Jakiś stoliczek, jakieś tam krzesełka, takie, wiecie, prowizorka na razie, ale taka przerwa obiadowa się przyda. No i teraz, moi drodzy, jak widzicie, nie ma już śniegu, przez to, że jest w miarę chłodno, to ta ziemia jest jeszcze tak fajnie zbita. No i powiem Wam szczerze, że jest dużo, dużo lepiej, dużo inaczej, tutaj już ładnie poobczyszczane. Jeszcze tutaj muszę trochę zrobić porządek. Tutaj znowu nam podchodziło jeszcze drzewa, jeszcze gałęzi. Także ogólnie sporo było dzisiaj pracy. No i tutaj będziemy musieli jeszcze chyba troszeczkę tych drzew się pozbyć. No tak, żeby, wiecie, zrobić sobie więcej miejsca. No i niektóre te drzewa, tak jak tutaj, one są już pozaznaczane sprayem do wycięcia. To wiecie, to są takie suchary, totalnie bez niczego na sobie, że ja praktycznie to drzewo to bym ręką mógł złamać. Więc no takich się chcemy popozbywać, prawda? Także o, jeszcze tutaj te gałęzie uprzątniemy, żeby panom od ogrodzenia się tu łatwiej chodziło. No i w sumie tyle, taki krótki update'ik. Nie ma tutaj się za bardzo co... nie ma się tu za bardzo co rozgadywać. Jedyne co, to jeszcze tutaj, a to pójdę też, pokażę Wam. Na samym końcu. O, tutaj się nam trafiło, zobaczcie, że mamy to ogrodzenie. Tutaj w ogóle się mijają te słupki. O, widzicie? To jest ta linia, tylko się teraz trochę gałęzie tutaj jakieś zaplątały, ale ta linia będzie delikatnie przesunięta, bo tam jakieś gałęzie podeszły. No i tutaj centralnie na linii tej siatki mamy dwa właśnie te pniaczki, nie?
ten jeden większy, jeden taki mały, także zaraz łapię się za łopatę i się ich pozbędę, będzie z głowy i będzie mniej roboty za tydzień. Także moi drodzy, tyle dzisiaj, też nie będziemy długo siedzieć, bo jak jest te 2-3 stopnie, tylko na chwilę się stanie, jest po prostu zimno. Ale za tydzień, 20 bodajże 6 czy 7 marca, ma być już 13 stopni. Także pogoda będzie fajna, będzie cieplutko, będzie można coś tutaj więcej podziałać. A dzisiaj to dosłownie przyjechaliśmy na 10, bo przed 10 było w ogóle poniżej zera. A teraz jest trochę cieplej, 2-3 stopnie. No i tak to wygląda. Za tydzień ma być 13, nawet 15 stopni. Także myślę, że sobie tutaj jeszcze przyjedziemy za tydzień i zrobić już taki jeszcze konkretniejszy porządek. No i w ciepełku to już jest totalnie inna praca. Także tyle ode mnie, moi drodzy. Widzimy się za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa, pa. Trzymajcie się.